Dzień dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku z gry Sons of the Forest. Gramy sobie dalej. I tak, sprawdziłem jedną rzecz i faktycznie przypomniałem sobie, tam się niestety nie dostaniemy na razie, ze względu na to, że nie posiadamy Reprifera, czy to się bardziej nazywa oddycharki, generalnie wiecie, Aqualungu jak to nazywam, Aqualung, Aqualung. Po prostu bez tego nie jesteśmy w stanie dostać się do tamtego miejsca. A Aqualung możemy dostać sobie z miejsca, w którym już tak naprawdę byliśmy. Czyli z, tak naprawdę z tej plaży. Znaczy nie, w sumie... Nie, przepraszam, tam, nas tam chyba jeszcze nie było. O! Dobra. Aha, no tak. Bo on ma tego. No, także widzę, że jednak energia z tych wózków golfowych raczej nigdy się nie skończy. No, czekaj, przy okazji. Aha, to jest też wykrzyknik, ale ten wykrzyknik jest... Ej, w sumie... Możemy sobie pojechać do tego wykrzyknika. Zanim pojedziemy tam. Po ten nasz cały rebriefer, to możemy sobie... pojechać do tego miejsca. Ono nie jest, nie jest aż tak daleko. Kurczę, naprawdę, to jeżdżenie tym pojazdem jest takie... Wiecie, średnie trochę, ale... Plus jest taki... To już wspominałem zresztą, że to auto, no ten wózek golfowy jest... Chociaż niezniszczalny. Więc mogę sobie... ubijać o wszystko, co tutaj jest. No i to jest bardzo fajnie. A jakim driftem to wchodzi? To nie ma w ogóle przyczepności ten pojazd w ogóle. No tak dosłownie. To ma zero przyczepności do czegokolwiek. Ja mógłbym wyłączyć jakoś to radio. Okej. Okay. Chyba się nie da wyłączyć radia. No nic. Trudno. What the way? Tutaj jest jakieś... To jest jakaś jaskinia, której nie ma na mapie? I z tego co mi się wydaje, ja... Nie, ja w tej jaskini nie byłem. Nie było mnie to na pewno. Okej. Okay. Ciekawie to wygląda. Ty knoju, gro. Czemu ja w ogóle nie mam żadnego pancerza już? Aha, bo ja mam... Wydaje mi się, że powinienem mieć pancerz, ale go nie mam. Okej, okay, taśmy klejące. Lin mamy dużo. Da się zrobić jeden pancerz. To dobrze. Nawet dwa możemy zrobić. No i super. Załóż oba. Okej, okay, dobra, co to dalej jest? Ja mam nadzieję, że tu jest cokolwiek ciekawego. Na razie to mamy tylko kości i tkaninę. I wygląda to, że tutaj jest są... Tu nie ma więcej nic, tak to wygląda. Aż sobie też dokładnie trzeba to obejrzeć. Ale no chyba nic tutaj więcej nie ma. To jest taka bardziej, wiecie, miejsce... Nie wiem, żeby sobie przyjść po taśmę klejącą?
Zresztą to nie mogła być duża jaskinia przecież, bo nie było ładowania gry, no tak. Nie było przejścia przez ten. Tylko po prostu się wchodziła tak naturalnie. Więc automatycznie nie mogła to być jakaś duża jaskinia. Tu biegają sobie kanibale. My jeszcze nie chcemy z nimi dzisiaj bawić. Czy właściwie nigdy się z nimi nie chcemy bawić. Właśnie chyba jakiegoś królika przejechałem niestety. Dobra. Czy tu jakieś nie wiem. Po drodze, wiecie, albo w sumie. Chciałem powiedzieć, że te odcinki powinny być trochę dłuższe, ale... Ale że bardziej cięte. Ale jak na razie to... Fajnie mi się jedzie. I też może właśnie, może się tu co chwilę zdarzyć coś ciekawego, więc może... Na razie ciąć nie będę, chociaż później jak będziemy jechać już po Rebriefer, to... Wezmę, zrobię takie cięcie. Okej. Okay. Ja wiem co to za miejsce jest, chyba nie? Z tego co mi się wydaje, to ja wiem co to... Tak. Znamy to miejsce. Tutaj wiecie, warto zbudować sobie z tego co mi się wydaje. A i mówicie, że sanki na drewno w ogóle są w tej grze jednak. Ojej. Wiedziałem, że to... Że to tak, że to nie jest taki dobry pomysł. To co? Nie czwórkę. Bo czwórka to jest te mocne leki. A my jeszcze mamy tą. Tą lekką mieszankę leczniczą. No to cóż, muszę jeszcze tam wrócić znowu na górę. I chyba chodzi o to, że ja mam go po prostu zrzucić na dół, a nie tak po prostu sobie... Coś robić takiego. To chciałem tam zbudować, chciałem po prostu zbudować tam, wiecie, taki... To, co się schodzi z liną. Tam, gdzie nam nie wyszło w tej jaskini, to tutaj bym to postawił, byśmy mogli sobie zejść łatwo. Prawdopodobnie. Skrzyp. O, z tego co kojarzę, to też są ciekawe roślinki. Skrzyp to chyba lecznicza jest, nie? Poka mnie tego. Aloes. Skrzyp. Wierzbówka. Co to za... Mieszanka leśnicza plus, no to jest fajne. Dobra, mamy te. Wydaje mi się, że po prostu trzeba go uwolnić. Dokładnie. Teraz zejść może bardziej taki... sposób nadal niebezpieczny, ale no. Taki, żeby HP nie stracić już. Znaleźć drużynę B. I latarka jest w końcu. W końcu latarkę mamy. Okej, okay, on jest nietykalny. Teraz pod L mamy latarkę, a nie zapalniczkę, także no. Zobaczymy jak sobie to będzie radziło. Pokaż mi tą latarkę. Tu mam bronię. Tu mam łuk. Te w ogóle mam sobie dwie otworzyć. Ej, spoko, w sumie itemy. Pewnie leki z nas wypadły? Nie. A to ci ciekawe. Dobra, no nic, no widzimy się już teraz przy Rebrieferze. Tu w ogóle czekajcie, patrzcie co jakąś rzecz znalazłem. Jeżeli tym jest wspaniałe, można się koziołkować i po prostu nic się wam nie dzieje. Żyjący, co? Aha. Nie żyjący. Ale mamy sikierę! Ło kurczę. Who is Jack Holt? What is he doing here? Pafton didn't have any friends. Okej. Okay. Najważniejsze, że mamy siekierę. Współczesna siekiera. To jest takie ustawienie. Dużo wolniej atakuje. Ale bije ponad chyba 3 razy większy damage. No.
Fajna jest. Z tego co mi się wydaje, to powinniśmy być w stanie zrobić bombę już. Mhm. Bomba przylepna, to jest jeszcze zegarek. To. Zegareczki, gdzie są zegareczki? Halo? Tu są zegarki. Tu są zegarki. I pieniążki. Pięknie, mamy dwie bomby. Śmieszne, zawsze mi śmieszyło robienie tej bomby, nie? Wszystko z tego łączy, nie? I nagle cyk, bombę ma. Ale nic, spoko. Okej. Płachta jest super. Zapis gry oczywiście się przyda, ale to jeszcze nie teraz. Najpierw sobie wyczyścimy całe to miejsce. Tak przy okazji, widzicie? Tutaj mam jeszcze leki, to leki mi są niepotrzebne. Ale co miałem powiedzieć, że mamy tutaj jeszcze bombę tam znalazłem i dużo, dużo tutaj butelek. A więc, będziemy zrobić sobie troszeczkę koktajli Molotowa. Co najmniej 3 se zrobimy. Bo koktajle Molotowa naprawdę dają sobie radę z tymi, tymi mutantami. Więc warto ich mieć dużo. A dopóki mamy jeszcze butelki na uzupełnienie, to... Wiecie, bo... garnek! Garnek fajny. I tu jeszcze są te 4, to podniosę znowu ładunki. Więcej ładunku jest. To sobie zrobimy w takim razie jeszcze jedną ten bombę. Skoro mamy jeszcze ładunków trochę na zapasie, to czemu nie? Tylko pytanie, ile, jaki jest limit bomb w ogóle? No wydaje mi się, że 3. Więc więcej nie będę robił, bo jeszcze się okaże, że... stracę ją. Fajne miejsce to jest ogólnie. Bardzo fajne. A weźmy selek, jak już się podniewierają. Baterii do niczego użyć nie mogę. Szkoda, że ci nie... O, dobrze, włączyło się. Tym niestety już nie pomożemy. Kelvin, co ty robisz? Czemu uciekasz? Nie wiem, ale z jakiegoś powodu ucieka w popłochu. A tu jeszcze nie widziałem tego chłopa. No to z tej wody akurat nie będziemy sobie pić. No i dobra, teraz już w końcu możemy sobie jechać tam, gdzie miałem jechać. Docelowo. O, patrzcie, jakie to można, jak sobie można fajnie skakać z tym wózkiem. Nic się nie dzieje mu dosłownie. A my sobie możemy bardzo spory dystans pokonać. Właśnie w ten oto sposób. Szczerze nie jestem tak do końca pewny, gdzie jest ta oddycharka, ale... Z tego, co mi się wydaje, chyba jest na... tam, gdzie mamy oznaczony ten środek, jak gdyby. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tylko wiecie... Będziemy musieli chyba zbudować tutaj... tratwę. Pięknie. Nie wiem, czemu to muzyka gra, ale no niech będzie już, nie? Po piasku sobie już troszeczkę gorzej radzi, ale... Tu jeszcze też oznaczenie po prawo, to tam sobie też pojedziemy później. Skoro już jesteśmy w tym rejonie. O, to na środku coś jest faktycznie. Czy, ej, w sumie pytanie, czy w tej grze jeszcze są tratwy? Ty, nie wiem w sumie. Nie, no czemu ty jedziesz? Co ty robisz? Właśnie, powinienem, jak chcę go hamować, to sobie powinienem ręczny wciskać i tyle. Poszukajmy tych, bo słyszałem, że sanki jednak są. Ja wam na słowo wierzę, ale chciałem je znaleźć. Potem trzeba sobie troszeczkę poklikać sobie, żeby te sanki znaleźć. Magazyny, to są magazyny. Magazyn głazu, stoi jak na włócznie, magazyn drewna, suszarnia, półka. Półka na wybuchowe. Okej. Stek na broń. Nie. Co to pisze? Łapacz deszczu. No nie mamy skorpu żółwia. Zabiłem żółwia. Dziwne, że nie dropnął. Jest! Sanie z Bali. Zwykłe sanie z Bali. Chyba sanie na bale. A, to są... Chyba pytanie, to są sanki. Nie, to są to chyba te sanki na drewno. Normalne. Chociaż te wyglądają fajnie.
Miałem zobaczyć, czy tratwa jest w tej grze. Więcież. Wydaje mi się, że jakby była tratwa, to już by była gdzieś tutaj, nie? Więc tratwy chyba jednak w tej grze nie ma. A przynajmniej nie chce mi się jej szukać za bardzo. W takim razie, jako że widzę, że noc idzie, to sobie pominiemy ją. Virginia tu jest. Czekajcie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Otrzymam pragnienie, okej. Czekajcie. Jest, udało się. Mamy troszkę piór w końcu. Mięska przy okazji na noc. Z tego co kojarzę, muszę do niej bardzo powoli pod... No dobra, nieważne, zaraz ją mogę zrobimy. Tylko się prześpię. To jeszcze przy okazji tutaj trafiłem na niestety niemożność przespania się ze względu na tych oto paskudnych kanibali. Ale plus jest taki, że będziemy mieć chociaż jedzonko. Czyli nie, daj patyka. Robimy sobie ognisko. Co prawda nie wiem, gdzie Virginia się podziała, ale... Ręka gotowane. Zjedz. Teraz to my jesteśmy kanibalami, a nie oni. Ale już zatruwa nas widać. Ale już jesteśmy na jedzenie całkowicie, więc spoko. To można dla kości zrobić zawsze. Tylko coś nie wyszło. Czy wyszło? Wyszło. No i nic ciekawego nie mają, więc wiecie, głowę sobie mogę wziąć. A ci dla kości to będą akurat. Bierzemy se. Brakuje nam wody, to se weźmiemy. Z tego trochę mam. Brudna woda, ale... Czy mogę przygotować? Garnek? O! Patrzcie. Nie, dobrze było. A poczekajcie. Jakby to można było zrobić? Może jednak wezmę tą, ten garnek i na przykład tutaj wyposaż. No bo jak ja mógłbym tam przerzucić, przepraszam bardzo, wodę? Kładę tu garnek. Oho. Okej. Ja tu nie mogę dać wody przecież. Nie mogę zrobić czegoś takiego jak przegotuj wodę. No. To trochę takie... Kurczę. Jak to zrobić? To jest brudna woda. Ja bym chciał tą brudną wodę tutaj do tego garnka wlać. No ja wypił, no i tam. Dobra. On wylał wodę. Dobra. Nie wiem jak to zrobić, więc... Zostawiamy to w takim razie. Tylko szkoda, że wodę wylałem akurat. Ta brudna woda nie jest taka zła przecież. Czekajmy, czy to są... Z tego co kojarzę, tu są rekiny. Więc to nie... Więc to jest raczej pytanie retoryczne, czy są. Bo wiem, że są. Mam tu jeszcze dwa pancerza. Więc nie powinno być problemów z tym. Tak mi się przynajmniej wydaje. A się jeszcze przekonamy. Na razie, że tak powiem, dosyć szybko się płynie tutaj. Bo z tego co rozumiem, mam płynąć tam. Jestem pewny, że tam będzie dycharka, bo to też tak wygląda. W końcu jesteśmy na wodzie. I z takim zestawem, od dycharka plus tego, będziemy mogli zejść do tej jaskini środkowej. Bo tak jak mówię, patrzyłem na tą jaskinię, faktycznie tam
za pomocą rope guna też w ogóle był potrzebny. Jesteśmy w stanie dostać się do jednego miejsca, ale potrzebujemy już jeszcze drugiej rzeczy, jaką jest oddycharka. Jak mam tu wejść? Broń! Mamy są rekiny, tylko ja nie wiem, jak tu wejść. Co? No jak ja mam przecież się wspiąć po tym? No. Ty, bo ja nie wiem, naprawdę nie wiem. O, blisko byłem. Ty, no bez kitu. Jak się tu wchodzi? Poza tym, że za pomocą baga. Dobra, nie muszę tam wchodzić w sumie. Pistolet. Albo muszę? No. Ty, no bo ja naprawdę czegoś tu nie ogarniam. Pływa rekin. To... Jak to jest w ogóle możliwe, żeby tu wejść? Tak normalnie. Nie tak jak ja teraz to robię, w sposób... bugujący. A, wiecie co. Ja wezmę sobie to od... Tu jest! Wow! Ale w dziwnym miejscu to łapało, nie? Ja nie mogę. Okej, czyli nie ma tu wcale oddycharki. Czyli jednak tutaj jest tylko i wyłącznie pistolet. Okej. Ale tutaj darmowe to jest piórka. Tylko nie umiem, nie trafiłem akurat, szkoda. A teraz tu podlecą sobie mewy. Kurde, może jednak faktycznie tym. Dobra. Udało się. Dużo piórek. I mięska też dużo. Tylko mamy fulla na mięso, nie? A jeszcze mam miejsce, okej. To spoko. A już teraz mam fulla. Dobra. Wracamy sobie w takim razie na ląd. Tylko... Jak nam teraz stąd wyjść? Teraz udało się. Tutaj akurat coś moim zdaniem było nie tak z tym wchodzeniem akurat. Ciężko było wejść. Gdzie ta oddycharka będzie? No nic, no to cóż, no to na razie nie wiem, gdzie oddycharka jest, więc na razie tam tą jaskinię zostawiamy w spokoju. Pójdziemy sobie do tego znacznika jeszcze tam. Tu jeszcze jakieś rzeczy, są? Znaczy tak mi się wydaje, ewentualnie to jest po prostu... A, to są chyba po prostu takie, o. Ich, że tak powiem, o. Totemy, które sobie możemy rozwalić. O, wózek mam tam akurat. Okej, okay, mamy jeszcze przy okazji tutaj Virginię znowu. Ciekawe mnie, czy... Jak do niej podejdę. Tylko tak powoli, w sensie, żeby ona podeszła do mnie bardziej. Bo ja już nie pamiętam, jak się ją oswajało, ale wiem, że warto. Chyba się boi mnie. Chociaż nie, może. Teraz se tańczy. Podejdziemy tak w miarę blisko, ale żeby się nie wystraszyła. No, tak. Jesteśmy dosyć blisko. Wystraszyła się mnie niestety. Szkoda. W takim razie, no, zostawiam na razie i jedziemy sobie do kolejnego miejsca. Chociaż, ej. Nie wystraszyła się aż tak bardzo chyba. Czy jednak? Boi się.
A, no widzę, że jeszcze... Jeszcze się musi przyzwyczaić do nas. No trudno. Dobra, sprawdziłem sobie przy okazji. Rib River jest po prostu... Tam, gdzie się w ogóle respiliśmy. To po prostu nie spadałem do końca tej... jaskini, co zresztą faktycznie zakładałem, że jest taka szansa, że tak się stanie. W takim razie widzimy się praktycznie w miejscu respa. No, jesteśmy w końcu przy tej jaskini. Tak jak mówię, my już tu byliśmy. Tylko najwyraźniej tej jaskini po prostu źle sprawdziłem. Więc będziemy musieli tu wrócić jeszcze raz. Teraz szukam latarki. Tu jest latarka. No. I z takim oto zestawem, siekiera, latarka, wydaje mi się, że powinniśmy sobie dać radę. Na razie nie będę może używał broni palnej, chociaż pytanie, ile mam amunicji do niej. Paralizatora mamy dużo. 8 mamy tylko do pistoletu. Do shotguna mamy bardzo dużo amunicji. I to tak bardzo, bardzo dużo. O, no tak, przy tutaj jeszcze będzie nam dawało amunicji trochę, czy nie? Tak. Teraz mam nawet więcej amunicji. Zbiornik powietrza. No dobra. W takim razie pytanie, tylko jak daleko musimy iść? A już się nie wystraszyłem tym razem. Wiem, że to jest dosyć daleko i nawet nie byliśmy w ogóle w tej strefie, w której to będzie, bo patrzyłem faktycznie na internecie na chwilę. Te zostawiamy, nie walczymy z nimi, bo nie ma sensu. Ty znowu ten mutant. Na razie tak na czuja, nie? Bo nie patrzyłem dokładnie miejsca, tylko po prostu wiem, że w tej jaskini to jest. Więc idę sobie tak po prostu do przodu na razie. A nuż uda nam się to znaleźć, to miejsce. Mięso gotowane, zjedz. Napiszę tego. No i super. Tutaj byliśmy raczej na pewno. Tak jest, zdecydowanie tu byliśmy. Tylko pytanie, czy to po prostu czegoś nie pominąłem? Na przykład puścił gdzieś tu dalej. Tu też byliśmy oczywiście. No ale ja mówię, na razie idę na czuja. O, to są te irytujące. Skaczące. Mutanciątka można powiedzieć. Tutaj byliśmy. Dziwne, że nie mogę podnieść resztę butelek. To już nic nie daje nam. Tutaj też już nic więcej nie ma. Tu idzie ten mutant, oczywiście tam nie możemy sobie wejść. Ale czy tutaj przypadkiem nie ma gdzieś jakiegoś przejścia bocznego? Może? No jeżeli nie, to w takim razie ta strefa jest odcięta. Więc możliwe, że tutaj nic nie będzie. Okej. Okay. Powiedzmy, że tu nie będzie nic. Ale może będziemy. Będzie gdzieś tu wcześniej, na innym rozwidleniu na przykład. Ja wrócę do was, jak znajdę to miejsce. Okej, okay, jestem w jakimś miejscu, gdzie chyba. Wydaje mi się, że nas tu jeszcze nie było, chociaż. Nie, no chyba byliśmy jednak, no. Chyba jednak tu byliśmy, ta. Prawie na pewno tu byliśmy. No trudno. Dobra, jesteśmy w końcu na dobrą stronę, w końcu idę. Tutaj będzie nasza... Co mnie... Bije mnie, w ogóle mam mało HP, bo niestety... powalczyłem sobie przez chwilę z jednym tym... Nawet nie mutantem, tylko tym właśnie... Tymi irytującymi. W sumie nie wiem, czy ja jestem nieśmiertelny, jak to jestem w craftingu? Mam nadzieję. A nie, to jeszcze się dało skraftować. Dobra, mam coś pancerza znowu. Załóż. Załóż. Tak jest.
Teraz już wiem, że... To, teraz idziemy w dobrą stronę. Chyba. Tak mi się wydaje. Ale tu na pewno nas nie było w tej jaskini, więc... Tak, to jest to miejsce. To miejsce nawet pamiętam. Nie mogę sobie wziąć tej flaszki, niestety. Nóżki. Zebrane. Tu są energy drinki. Tutaj są jakieś szpule. O, pan rekin. Ciekawe. No nie, że też nie mogę tego podnieść. Co tu się miga? O, ciekawe w ogóle. Pokażę manierkę z wodą. I nabierz wody. Pewnie brudna woda, wiadomo, ale... Tak, żeby sprawdzić chociaż. Brudna woda. Jak wiecie, jak się korzysta z... A w sumie wiecie, z garnka to sobie jeszcze przeczytam, jak się z niego korzysta, ale... No, ciekawe w sumie. O, kości, będą od razu na kolejne pancerze. Zestawy MR, zjemy sobie od razu. O, akurat też brakuje, mamy miejsce tego. A nawet z trzech zrobię, ej. Z trzech zrobię tych. Zrobimy sobie kolejne trzy młotowy. Skoro mamy dwie buteleczki, to o. Będzie akurat. Tu jeszcze buteleczka. Jest! Aparat oddechowy. Rebriefer, aqualung, jak to woli, tak można to nazywać. I wydaje mi się, że trzeba będzie go przetestować oczywiście tutaj. On powinien być gdzieś... Nie. O jest, no właśnie. Załóż. Założony mamy? Tak, dokładnie. Chyba, że tu faktycznie nic nie ma. To jest taka opcja, że tu nic nie będzie. A nie, jest coś. Jest to, jest, na pewno jest coś. Oksygenu mamy sporo. Butle tlenowe się respią cały czas przy wejściu, więc jak coś to se zapiszę grę i po prostu je podniosę. No, płyniemy w jakieś nowe miejsce. Myślę, nie, że w nowe miejsce, ale... No, se płyniemy pod wodą, nie? Oho. Jesteśmy już na... Jesteśmy na powierzchni. Widać było ten piękny... To piękne wczytywanie się gry. No. I mamy wszystko, co chcieliśmy mieć. Już teraz. Bardzo, bardzo fajnie. Płetw jeszcze nie mamy, co prawda, ale to... Wiecie, już swoją drogą te płetwy. No i tak, jeżeli odcinek wam się podobał, dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie. Widzimy się w następnym odcinku, no i cześć!